Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj o czymś, co moim zdaniem jest kluczem do każdej pracy psychoterapeutycznej, terapeutycznej, coachingu, a więc również i psychoterapii uzależnień oraz współzależnienia. O czymś, co nadaje siłę, kierunek, moc naszemu działaniu. O tym, bez czego trudno powiedzieć o korzystnych, szybkich, skutecznych efektach. Co to jest? To motywacja. Istnieje kilka cech związanych z motywacją, które mają zasadnicze znaczenie. Jedną z nich jest kierunek. Zastanawiasz się, dlaczego jesteś tutaj, czemu oglądasz ten film, czemu Ciebie to interesuje. Co takiego się stało, że zainteresowała Ciebie tematyka alkoholowa? Być może tracisz pracę. Może Twój partner, partnerka postawiła Tobie taki warunek. Może masz dosyć kosztów, bo szkoda Ci pieniędzy, które wydajesz. Może chcesz skończyć z tym, żeby przestać mieć urwane filmy. Albo dzieje się cokolwiek innego, czego chcesz uniknąć. To jest motywacja, która zmierza w jednym kierunku. Do uniknięcia kary, a więc w tym przypadku niekorzystnych kosztów dalszego picia. Robisz to po to, żeby uniknąć. Jest to kierunek od. Przyjrzyj się teraz, jak na podstawie historii Twojego życia albo na podstawie nawet historii Polski wygląda taka motywacja od. Przypomnij sobie ruch oporu. Czy działania najeźdźcy, hitlerowców były w tym momencie bardzo skuteczne? Przypomnij sobie dzieci, którym coś każesz zrobić na siłę. Czy Twoje zakazy i nakazy zawsze działają? Czy też wręcz odwrotnie, zawsze znajdzie się jakiś sposób, żeby uniknąć kary. Mówiliśmy teraz o motywacji, o kierunku od uniknięcia czegoś niekorzystnego. Jak to może wyglądać w przypadku współuzależnienia? Jesteś tu po to, żeby pomóc jemu w utrzymaniu abstynencji, w zachowaniu trzeźwości. Jesteś tu po to, żeby uniknąć takiej sytuacji, kiedy nie jesteś w stanie mu uwierzyć, kiedy ciągle pojawia się coś niekorzystnego. A teraz przyjrzyjmy się przez chwilę, jaki może być inny kierunek motywacji. Oglądasz ten film po to, interesuje Cię tematyka alkoholowa, dlatego, że chcesz zacząć kierować swoim życiem. Oglądasz ten film po to, że chcesz czuć się dobrze, czuć się szczęśliwy. Po to, żeby odzyskać pieniądze, które do tej pory straciłeś. Po to, żeby osiągnąć swój cel, żeby utrzymać abstynencję. Po to, by poczuć się wolnym, wolną. To również jest motywacja. Z tym, że ta motywacja ma wręcz przeciwny kierunek. To jest motywacja do osiągnięcia konkretnego celu. Jeśli czegoś chcesz, coś chcesz osiągnąć, to spójrz, czy nie jest troszeczkę tak, że Twoja motywacja, Twoje działania się koncentrują, a nie rozchodzą na zewnątrz, jak przy kierunku od? Czy w tym momencie szanse na osiągnięcie celu są większe czy mniejsze? Pomyśl przez chwilkę. Porównajmy teraz dwa modele motywacji związane z kierunkiem od i do. Kiedy robisz coś po to, żeby tego uniknąć, Twoja motywacja jest od, idzie na zewnątrz. Kiedy chcesz coś osiągnąć, coś pozytywnego, Twoja motywacja jest odwrotna. Ona idzie do,
osiągnięcia celu, który chcesz. Wystarczy, że zapamiętasz sobie, że tutaj twoje możliwości się rozpraszają. Jeśli idziesz na zewnątrz, to zawsze możesz pójść bokiem, wymknąć się. W momencie, kiedy jest twoja motywacja ukierunkowana do osiągnięcia pozytywnego celu, spójrz. Twoje działania się bardziej koncentrują. Masz większą szansę na osiągnięcie swojego celu. Istnieje jeszcze druga cecha, druga, można powiedzieć, modalność motywacji, która decyduje o skuteczności twojego działania. Pierwszą jest kierunek. Od albo do osiągnięcia konkretnego celu. Drugie, bardzo istotne zagadnienie, to jest źródło. Co mam na myśli, mówiąc źródło? Dlaczego zainteresował ciebie temat alkoholowy? Dlaczego zastanawiasz się, czy on ciebie nie dotyczy? Dlaczego myślisz o tym, żeby zacząć utrzymywać abstynencję? Mogą być dwa różne powody związane ze źródłem. Jedno źródło wynika z zewnątrz. Twój szef dał tobie ultimatum. Albo się będziesz leczył, albo ciebie zwolnię. Żona zagroziła tobie rozwodem. Albo leczysz się, albo się rozstaniemy. Dzieci nie chcą już na ciebie patrzeć. Być może decyzja nie jest zupełnie twoja, bo decyzję podjął sąd. To jest motywacja zewnętrzna, płynąca z zewnątrz. Jest również drugie źródło motywacji, zupełnie odwrotne. Jest to motywacja związana z tym, że ty chcesz zachować swoją pracę, chcesz utrzymać rodzinę albo odzyskać ją, chcesz nawiązać dobre relacje ze swoimi dziećmi, chcesz być wolnym człowiekiem. To jest motywacja wewnętrzna, płynąca z siebie, płynąca z wnętrza. Jak to jest, kiedy mówimy o źródle motywacji zewnętrznej? To jest podobnie jak przy kierunku od. Ta motywacja zewnętrzna, kiedy ktoś coś ci każe, powoduje, że łatwiej ci jest manipulować, uciekać. Motywacja w momencie, kiedy twoją motywacją jest to, że ty chcesz to osiągnąć dla siebie, jest to motywacja wewnętrzna. Wzrastają twoje szanse na osiągnięcie sukcesu. Przy motywacji zewnętrznej te szanse maleją. Dlaczego? Podam ci kilka prostych przykładów. Kiedyś podczas stażu w zakresie psychoterapii uzależnień na oddziale terapeutycznym prowadziłem grupę zajmującą się między innymi motywacją. I co się okazało? Spośród kilkunastu osób, które tam były, motywy do przyjścia na oddział były różne. Był człowiek, który stwierdził, że on 2 lata temu był na odwyku po to, żeby odzyskać rodzinę. Bo żona chciała go zostawić. Niestety przestał pić. Nie zmieniło to jego relacji w rodzinie. Rodzina się rozpadła. Wrócił do picia. Drugi przykład. Ktoś podejmował terapię dlatego, że sąd mu kazał. Podczas pobytu w oddziale wszystko było super. Pilnowany każdy dzień, planowanie, rozliczanie dnia, plan zajęć, sporadyczne wyjście do miasta i to tylko w grupie większej. Kiedy skończył leczenie w oddziale, poczuł się jak, przepraszam za wyrażenie, pies spuszczony ze smyczy. Nagle nikt mu nie kazał, nagle wszystko było mu wolno. Pierwsze kroki skierował do sklepu. Jeśli twoja motywacja będzie motywacją o kierunku do osiągnięcia celu
jeśli twoja motywacja będzie miała kierunek, będzie miała źródło wewnętrzne, zwiększasz swoje możliwości osiągnięcia sukcesu. Zastanawiasz się, czy możesz w jakiś prosty sposób zmienić kierunek motywacji albo zmienić jej źródło. Czy jest prosty sposób na to? Przypomnijmy sobie wcześniej podane argumenty. Rozpoczynasz leczenie po to, aby uniknąć odsiadki. Po to, by nie stracić rodziny. Po to, by nie stracić pracy. Być może, by uniknąć rano kaca. To są powody, które można nazwać według dwóch kategorii. Od uniknięcia kary, odsiadki, od uniknięcia utraty rodziny, od ucieczki, od utraty pracy i od kaca. A więc jest to motywacja od. No można powiedzieć, że w przypadku kaca mogłaby to być motywacja tak naprawdę wewnętrzna, bo ty chcesz uniknąć tego kaca. Natomiast tutaj można dyskutować, ale zwykle będzie to motywacja zewnętrzna. Możesz zmienić tę motywację, zadając sobie jedno proste pytanie. Co chcesz zamiast? Zamiast uniknięcia odsiadki, chcesz cieszyć się wolnością. Zamiast stracić rodziny, chcesz mieć rodzinę. Chcesz mieć pracę. Chcę czuć się dobrze. To pytanie, co chcę zamiast, działa, jeśli chodzi o kierunek motywacji. Tego nie chcę. Co chcę zamiast? A jak to jest w przypadku motywacji wewnętrznej i zewnętrznej? Jednym z kluczy do zmiany motywacji z zewnętrznej na wewnętrzną jest tak naprawdę serce. Wyobraź sobie, przypomnij sobie z przeszłości, bo pewnie doświadczyłeś takiej sytuacji, jak zachowują się zwierzęta w obecności zagrożenia. Czy jest różnica pomiędzy zwierzęciem, które czuje się zagrożone i daje się wystraszyć, a tym, który czuje się zagrożone, ale ma obok siebie małe. Zwykle matka bardziej jest agresywna, bardziej zdecydowana, bardziej konsekwentna, kiedy ma pod swoją opieką małe. Ponieważ motywacją do obrony są jej dzieci, miłość do tych dzieci. Podobnie jest w przypadku ludzi. Jeżeli robisz coś dla kogoś, potrafisz czasami zrobić coś więcej. Pamiętam kiedyś, jeszcze w dzieciństwie, czytałem przypowieść o rodzinie, która szła na długi spacer. Wszyscy po pewnym czasie byli już zmęczeni. Córka niosła lalkę, syn jakiś samochodzik, ojciec ciężki plecak, a mama mniejszy. Nie mieli już sił. Natomiast kiedy któreś z dzieci zapłakało, bo coś się zabolało, nie miało już sił dalej, matka była w stanie znaleźć sobie dużo energii po to, żeby wziąć to dziecko na ręce i iść dalej. Jeśli robimy coś, co płynie z głębi naszego serca, jesteśmy w stanie dlatego więcej znieść. Pomyśl o swojej motywacji zewnętrznej bądź wewnętrznej, jeśli chodzi o podjęcie leczenia. Jeśli jesteś osobą uzależnioną, pomyśl,
Czy robisz to po to, żeby uszczęśliwić innych? Po to, żeby osiągnąć jakiś cel zewnętrzny, na przykład nie znaleźć się w więzieniu, tylko być szczęśliwym człowiekiem, być wolnym człowiekiem, uniknąć kary, uniknąć zabrania dzieci? A może robisz to po to, żeby poczuć się w końcu z sobą i po to, żeby poczuć się odpowiedzialny za siebie i swoje życie? W którym przypadku twoja motywacja będzie większa? Natomiast jeśli jesteś osobą współuzależnioną, która żyje w związku z uzależnionym partnerem albo z partnerem, partnerką, który nadużywa alkoholu albo innej substancji, czy przychodzisz do terapeuty, na psychoterapię, na rozmowę, na konsultację po to, żeby pomóc jemu? A co jeśli się okaże, że on będzie szczęśliwy, że jemu jest dobrze tak jak jest? Wszystkie twoje plany, wszystkie cele, cała motywacja pójdzie w diabły. A jeśli pomyślisz na to z drugiej strony, okej, jestem tu po to, żeby pomóc sobie, żeby lepiej radzić sobie w sytuacji swojej. Jeśli on będzie pił dalej, to w porządku, ale ja chcę czuć się wolna, szczęśliwa, zadowolona ze swojego życia. To jest motywacja wewnętrzna. Motywacja, która płynie z miłości do ciebie. Więc zastanów się, jeżeli chcesz trzeźwieć po to, żeby innym było lepiej, nie ma to najmniejszego sensu. Jeśli chcesz trzeźwieć po to, żeby poczuć się wolnym człowiekiem, osiągnąć jakieś swoje cele, będziesz miała na to większe szanse. Podsumujmy krótko dzisiejsze spotkanie. Mówiliśmy o motywacji. Motywacja ma dwie cechy. Jedną z nich jest kierunek. Od i do. Kierunek od w mniejszym stopniu przyczyni się do twojego sukcesu. Kierunek do jest w stanie tobie pomóc. Bardziej skutecznie. Druga cecha motywacji to jest źródło. Możesz zrobić, podjąć terapię dla kogoś, dla siebie. Jeśli robisz to dla kogoś, masz mniejsze szanse na utrzymanie abstynencji, utrzymanie trzeźwości, ponieważ co się stanie, kiedy tej osoby nie odzyskasz? Istnieje sposób na zmianę kierunku. Sposobem jest zadanie sobie pytania, co chcę zamiast. Oraz istnieje sposób na zmianę źródła motywacji, na motywację wewnętrzną. Tak naprawdę można powiedzieć, że to jest wartość serca. Jeśli robisz coś dla siebie, z głębokiego przekonania, z wielkiego pragnienia, po to, żeby pomóc samemu sobie, to niezależnie od okoliczności będzie ci łatwiej ten cel osiągnąć. Bo co w sytuacji, kiedy będziesz trzeźwiał dla kogoś, a tego kogoś nie odzyskasz? Co z tego, że nie zabiorą tobie dzieci, bo będziesz trzeźwiał, ale w lada trudnej sytuacji sięgniesz z powrotem do alkoholu? Co jest jeszcze ważne? Podsumowując całe dzisiejsze spotkanie. Mój pierwszy etap pracy z pacjentem uzależnionym i współuzależnionym jest odnalezienie motywacji do podjęcia psychoterapii. Zajmujemy się tym, żeby określić, co zyska dzięki zmianie. Zajmujemy się tym, żeby określić, co jest najmniej, a co najbardziej ważne. I poprzyglądać się temu. Dziękuję za uwagę. Tyle o motywacji. Życzę ci tego, żebyś od tej pory trzeźwiał dla siebie i po to, żeby coś osiągnąć. W ten sposób zwiększysz sobie szanse. Jeśli uważasz, że ten film jest wartościowy, udostępnij go. Poleć go innym. Jeśli będziesz chciał oglądać kolejne moje filmy, zapisz się do subskrypcji. Możesz również skontaktować się ze mną, korzystając z mojej strony internetowej, klikając w menu kontakt i formularz kontaktowy.